Państwu, dzisiejszym tematem naszego gościa dnia będzie in vitro. Ponieważ ruszył już program dofinansowania przez miasto in vitro właśnie, mamy w studio trzech specjalistów w tym temacie. Doktora Wojciecha Niemczyka, witam serdecznie, doktora Marka Tomale i doktora Grzegorza Głąba. Panowie, temat trudny, bo bardzo w tej chwili kontrowersyjny, ale wy działacie w tej branży, ponieważ tak naprawdę ona daje wiele radości ludziom, którzy potrzebują tej pomocy. Nie jest to tani zabieg, bo koszty są w granicach 12 tysięcy. Dofinansowanie z Urzędu Miasta może wynosić około 5 tysięcy. Ile par się już zgłosiło do tego programu? Obecnie mamy gdzieś ponad 10 par. Z czego do in vitro może będziemy mieć, znaczy ponad 10 par, natomiast w tym roku może nam się uda zrobić około 10 stymulacji. Ile ciąż będzie, to ciężko powiedzieć. Obecnie mamy, nie wiem, 2 czy 3 transfery i na razie jest dobrze. A jakie będą wyniki, to dopiero będziemy mogli podać w przyszłym roku. No jeszcze od razu na wstępie chcę powiedzieć, że no w obecnej sytuacji covidowej nie wychodzimy jakoś szeroką ławą w reklamowaniu tego programu na forum. No właśnie z uwagi na to, że ta pandemia przybiera teraz takie, a nie inne formy. W związku z tym nie ogłaszamy się za bardzo ani w prasie, ani w telewizji. Po prostu te pary, które przechodzą i ci, którzy się już od dłuższego czasu leczą. I widzimy, że tutaj, że tak powiem, wiek też pokazuje, że albo długość leczenia, że nie należy tutaj specjalnie czekać, to te pary są kwalifikowane. Podejrzewam, że więcej par będzie w przyszłym roku i wtedy będziemy mogli coś powiedzieć. Oczywiście znowu wszystko zależy od pandemii, czyli program ruszył, wszystko było fajnie, bo program ruszył we wrześniu, październiku. Żeśmy już właściwie w listopadzie dostali jakby, we wrześniu żeśmy dostali jakby zgodę na ten program, natomiast no powiedzmy, że jego kulminacja będzie w przyszłym roku. No to jest bardzo drogi, to jest bardzo drogi program, tak naprawdę, drogie zabiegi. Nie ma gwarancji, że uda się po pierwszym takim zabiegu zajść w ciążę. Ile mniej więcej zabiegów trzeba wykonać, żeby była ta szansa, gwarancja, że się uda? Czy to można takie zabiegi? Ja bym powiedział jeden skuteczny. Tak, ale od razu powiem tak, jeśli in vitro daje, załóżmy, szansę na ciążę, załóżmy, średnio 30-40%, że kobieta urodzi dziecko. To jest zawsze na jeden cykl. To nie jest tak, że zrobimy 3-4 cykle, czyli stymulację z podaniem zarodka i będziemy mieć ciążę. Tego się nie dodaje. To mamy zawsze. Mamy panie, które 7 razy próbują i nic, a pani, która za pierwszym razem próbuje, jest. To jest statystyka, tak? Czy nie ubierzemy... Tak, ale czy jest jakaś granica, do której można próbować? No, jakaś ilość zabiegów, prób in vitro, a której już nie można później przekroczyć, żeby próbować? Czy można próbować w nieskończoność? Jeśli jest zdrowie pacjentki, tak. Chodzi o rezerwę jelitową, ale generalnie no, czym więcej prób, tym mniejsza szansa. Znaczy, pamiętajmy jeszcze jedno, że tutaj, tak jak pani zadała pytanie, która próba jest najlepsza? Powiedzmy sobie, nie ma czegoś takiego, bo statystyka mówi te 30-30 parę procent, ale pamiętajmy, jeżeli kobieta przystępuje drugi albo trzeci raz do in vitro, dla niej to jest trzeci raz, ale jeżeli ktoś nie wie, to jest cały czas pierwszy raz, czyli nie możemy mówić, za którym razem się udaje. Za każdym razem 30% skuteczność, ale pamiętajmy, że te 30% to jest skuteczność statystyczna dla metody leczenia. Ale ona obejmuje zarówno 22-latki, które mają niedrożne jajowody, jak i 40-latki, których szansa jest kilkuprocentowa. My mówimy, że powiedzmy na 100 zabiegów będzie 30 parę ciąż, ale w tych 100 zabiegach będą młode kobiety i kobiety, których szanse były zdecydowanie mniejsze. Jakie są reguły, jakie wymogi trzeba spełniać, żeby przystąpić do tego programu in vitro dofinansowywanego przez miasto i generalnie, żeby przystąpić do prób zapłodnienia in vitro? No to pamiętajmy, że leczenie metodami wspomaganego rozrodu jest to leczenie, czyli to nie może być tak, że przychodzi para i mówi, my byśmy chcieli zrobić in vitro, tylko to jest para, która ma problem z zajściem w ciążę i my zaczynamy ją leczyć. Czyli no już nie zaczynamy. To jest para, która się leczy i tu mamy teraz jasną sytuację od 2015 roku, bo o warunkach przystąpienia do procedury IVF mówi ustawa o leczeniu niepłodności.
Czyli są to pary do 35 roku życia, które ponad rok się leczą z powodu niepłodności i wtedy możemy przystąpić do procedury in vitro, albo po 35 roku ponad pół roku się leczą. Oczywiście są pewne szczególne jeszcze warunki, gdzie można jakieś odstępstwa od tej reguły zrobić i to jest coś, czego no, nie przeskoczy nikt, bo to o tym mówi ustawa. A teraz jeżeli mówimy o programie miejskim, to on tylko i wyłącznie jeszcze ewentualnie dodatkowo warunkuje, komu możemy zrobić, czyli to dalej jest, obowiązuje ustawa o leczeniu niepłodności, ale miasto powiedziało, my chcemy wspomóc naszych mieszkańców, czyli mieszkańców miasta Opola i możemy to zrobić dla mieszkańców do 42 roku życia, którzy mieszkają w mieście Opolu, czyli mają zameldowanie w mieście Opolu, zarówno pani, jak i pan. I są jeszcze pewne obostrzenia, jeżeli chodzi o rezerwę jajnikową, które są też ustalone w umowie z miastem, że to są po prostu pary, które lepiej rokują, że się uda. Ostatnie statystyki mówią, że w Polsce udało się przyjść na świat 21,5 tysiąca dzieci poprzez in vitro. Z programu ministerialnego. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o chętnych do przystąpienia do tego programu, którzy jednak nie mają funduszy i jak panowie reagujecie na takie, że tak powiem, prośby z ich strony? Czy jest to, nie wiem, możliwe, żeby rozłożyć na raty pewne płatności? To jest istotne dla ludzi. Jak mogą spróbować spełnić swoje marzenie o dziecku? No tutaj, znaczy my nie prowadzimy tutaj jakiegoś systemu ratalnego, no to pieniądze każdy może sobie sam zorganizować, jeżeli czyli, potrzebuje. Czyli jest to ważne, to no dofinansowanie. Tak, jak na stacji benzynowej, no musimy zapłacić za tyle, ile tankujemy, prawda? Czyli to dofinansowanie jest tak, szansą. Natomiast oczywiście dużo pacjentów no, rozkłada ręce i nas na to nie stać. Do tej pory tak było. Dlatego tutaj program miejski no, już tutaj załatwia nam pewną grupę pacjentów, ale no, szkoda, że były rozmowy i możliwe, że uda się to również z Urzędem Marszałkowskim. Sytuacja demograficzna Opola i Opolszczyzny jest chyba powszechnie znana. Ostatnio we wrześniu opublikowano raport Najwyższej Izby Kontroli, z którego wynika, że jest depopulacja Opolszczyzny jest najwyższa w Unii Europejskiej. W tej chwili dzietność pary mieszkańców Opolszczyzny jest na poziomie 1,2 dziecka, więc jak tak dalej pójdzie... Ale ostatnio się chwalono właśnie również w tych programach, że na Opolszczyźnie ten przyrost naturalny jest dość duży. Jeden z większych w Polsce. Nie, no to czy to propaganda? Chwalono się, że jest dużo porodów w Opolu, ale to dlatego, że zamknięto połowę szpitali powiatowych i dlatego w Opolu jest dużo porodów, chociaż jak my zaczynaliśmy w jednym opolskim szpitalu. Natomiast to są pacjenci, którzy kiedyś, powiedzmy jak w czasach, kiedy zaczynałem pracę, było 12,5 tysiąca porodów na Opolszczyźnie. Rocznie w tej chwili, jak jest 8,5-9, to jest sukces, no to jest 1/3 mniej. A niestety jest to zjawisko, które się będzie nasilało. Z prognoz demograficznych wynika, że jak tak dalej pójdzie, to za 25 lat na Opolszczyźnie będzie 500 000 ludzi, a w 2004 roku było 1 000 000. Czyli statystyki nie wyglądają dobrze. Proszę powiedzieć, jak panowie widzicie przyszłość in vitro? Czy macie jakiś pomysł na to, co się może wydarzyć? Czy ten program przetrwa? Czy on no niestety no jest potrzebny, czy nie jest potrzebny? I czy przetrwa? No oczywiście, że jest jak najbardziej potrzebny, bo to, co my obserwujemy tutaj w naszym regionie, to dotyczy całego kraju i całego świata praktycznie. Prognozy są takie, że za kilkanaście, znaczy no w tej chwili uważa się, że co piąta para jest parą hypofertylną, że są problemy z zajściem w ciążę. Myślę, że za 10 lat będzie co czwarta. A proszę powiedzieć, panie doktorze, hypofertylna para, czy tutaj w tym przypadku może leżeć problem po jednej stronie albo po obu. Pary, ale czy po obu? Natomiast no, mamy coraz więcej pacjentów, nawet ilość pacjentek może jest stała, natomiast mamy coraz więcej niepłodnych mężczyzn. Czy to jest przypadłość cywilizacyjna? Obserwujecie to, panowie? Oczywiście. Znaczy, myślę, że to jest tak. Z jednej strony przypadłość cywilizacyjna, bo widać, że parametry nasienia spadają, a to jest najlepszy wymiar, żeby powiedzieć, bo druga strona medalu jest taka, że tak jak cały program in vitro był i cały czas jest tabu,
dla większości, czyli nawet jak pary przystępują, broń Boże, proszę nie mówić nikomu, nigdzie nie zanotować, że my mamy dziecko po in vitro, ale z drugiej strony coraz więcej ludzi mówi o tej metodzie leczenia, co jest szansą, że jednak ci, co nie chcą nawet komuś powiedzieć, ale się nie wstydzą przyjść do kliniki i się tym zająć. I z drugiej strony przez to przychodzi coraz więcej mężczyzn i oni też jakby zaczynają się badać. I to, co mówiliśmy, czy to jest tylko problem tego, że są coraz, że tak powiem, słabsi mężczyźni. Trochę tak, ale też zgłaszalność mężczyzn i wiedza, że to może być tak, że parametry nasienia mogą być słabe i z tego powodu możemy mieć problem z dzieckiem, zaczyna coraz bardziej przemawiać do społeczeństwa i panowie też przestają się bać robić badanie nasienia, co nam pomaga w diagnozowaniu i leczeniu par. Ale tutaj zapytała pani o przyszłość. Przyszłość też jest taka, że mówimy o onkofertility, czyli o wszystkich ludziach, którzy mają na przykład problemy z nowotworem albo są przewlekle chorzy, a na przykład ta choroba zaczyna się, że tak powiem, w młodości. To u kobiety zawsze możemy pobrać komórki jajowe, zamrozić i poczekać, aż dana z tej choroby kobieta wyjdzie, czyli tak samo jest z mężczyzną. I o tym się też nie mówi. To jest najbardziej właściwie, zawsze się ten in vitro się mówi na zasadzie w Polsce, na zasadzie albo ciepłego kartofla, albo super temat, bo jest aborcja. To zawsze coś, co wzbudza emocje w tym kraju, co jest w ogóle chore. I ten kraj też jest chory, że tak do tego podchodzi. Natomiast jeszcze mówimy o ludziach, którzy są chorzy i możemy zapewnić im płodność po leczeniu. Czyli przed leczeniem idą, pobieramy czy nasienie, czy u kobiet komórki jajowe, czekamy się, wyleczą, ok, i mają zachowaną płodność. Lub do drugich kobiet, które na przykład chcą najpierw zrealizować swoją karierę, tak samo mężczyzn, karierę swoją, tą pasję jakąś zawodową, hobby, i oni będą wiedzieć, że na przykład ona się zdecyduje, czy on po 40 roku życia na to, żeby być matką, czy żeby zajść w ciążę, i to też jest dla nich problem. To jest na zachodzie, o tym się mówi, to jest normalne. U nas to ciągle jest wow, a czemu ja o tym nie wiedziałem? I to nieraz jest bardzo za późno. Panowie, jesteście też troszkę poniekąd psychologami, dlatego że musicie ocenić jakby charakter osób, które do was przychodzą. I mnie interesuje temat tego wstydu. Czy ten wstyd dotyczy jakby, no bo wielu pacjentów wstydzi się tego i nie chce się przyznawać, że dziecko pochodzi z, urodziło się drogą metodą in vitro, ale czy wstyd opiera się również na w temacie, że jestem niedoskonały, jestem wybrakowany, w przypadku mężczyzn zwłaszcza, czy przeżywają to bardziej kobiety? Gdzie jest jakby największe, gdzie są największe pokłady tego wstydu, które blokuje ludzi przed przyjściem do was do kliniki? Znaczy, ja bym powiedział, to nie jest kwestia wstydu przed przyjściem do kliniki, bo to, o czym wspomnieliśmy, że już jest sukces i mamy dziecko po wspomaganym rozrodzie i nie chcemy się do tego przyznawać, to jest kwestia cały czas kulturowości naszej, czyli my nie chcemy, żeby rodzina wiedziała i inni wiedzieli, my się nie wstydzimy, my się cieszymy, bo jak się wstydzisz, to po prostu nie rób tego, prawda? Te pary się cieszą i są radosne, one tylko nie chcą się chwalić metodą zajścia w ciążę innym. A co do wstydu takiego męskiego, to co mówiłem, że zaczyna się to przełamywać, no to panowie boją się swoich niedoskonałości i cały czas, ale to jest cały czas kultura. Jesteśmy tak wychowani i coraz bardziej się to zmienia, ale no boją się zrobić badanie nasienia, wyślą żony na badania, pozwolą na bardzo skomplikowane diagnostyki, które się ciągną pół roku, ale sami w tym czasie nie chcą zrobić badania nasienia, bo anów coś tam wyjdzie, prawda? Bo będzie na mnie. Ale coraz częściej wreszcie przestaje mówić, czyja to wina, tylko my chcemy, żeby się udało. Czyli tu nie ma winy, tylko my leczymy parę, a nie pana czy panią. Tak, ja tutaj chciałem pokazać właśnie stałem z MMS-a, właśnie z urodzin Wojtusia, więc jego rodzice powiedzieli, że tylko dwie osoby, znaczy oni i dwie osoby z jego rodziny wiedzą, że on jest po in vitro. No, a które to urodziny? Pierwsze. No to gratuluję. Życzę panom wielu sukcesów. Jesteście ojcami wielu dzieci, można powiedzieć poniekąd. Ile takich udanych, zakończonych sukcesem zapłodnień in vitro macie na swoim koncie? Liczyliście? Z samego programu Ministerstwa Zdrowia to już my mamy ponad 100 dzieci. No to myślę, że co najmniej 2-3 razy tyle.
Całej naszej karierze. Na pewno ponad 500. No tutaj też nie możemy zapomnieć o jeszcze embryologach, którzy tutaj też mają ogromny wkład. My to jesteśmy tylko od strony manualno-technicznej, technologicznej, natomiast 50% pozostałe to są nasze embryolożki, które dziękuję całe serdecznie. Serce w to wsadzają. Dziękuję serdecznie za rozmowę, no i życzę wielu sukcesów i jak najwięcej radości tym wszystkim rodzicom, którzy marzą o dzieciach, a nie mogą ich mieć w naturalny sposób, tylko metodą in vitro. Nie bójmy się tego, walczmy o swoje szczęście. Dziękujemy. Dziękujemy.